katar, bóle głowy i drapanie w gardle, jesienią to nie jest rzadkość. Jak się wzmocnić? Jak uodpornić na wirusy, które są wszędzie obecne? W dzisiejszych kulisach zdrowia. Serdecznie zapraszam, Anna Folkman, GS24. Jesień i zima to taki trudny czas, zwłaszcza dla rodziców przedszkolaków i dzieci szkolnych. One teraz bardzo szybko łapią infekcje i każdy chciałby wiedzieć, jak wzmocnić odporność naszego dziecka. Zatem jak to zrobić? Obawiam się, że prawda jest dużo bardziej prozaiczna niż to, co rodzice chcieliby usłyszeć. Mianowicie podstawą uodpornienia kogokolwiek, czy dzieci, czy dorosłych, są szczepienia ochronne. Podstawowym jest szczepienie przeciwko grypie, ale także cała gama szczepień obowiązkowych i zalecanych, które wykonuje się w przychodniach medycyny rodzinnej. Czy takie szczepienie przeciwko grypie zabezpiecza tylko przeciwko grypie, czy też przeciw innym właśnie takim częstym przeziębieniom, dolegliwościom, które najczęściej łapią dzieci? No tutaj jest sprawa nieco bardziej skomplikowana, dlatego że grypa jest to potoczna nazwa ostrego zapalenia oskrzeli, które może mieć różną przyczynę, najczęściej jest to infekcja wirusowa. Natomiast sam wirus grypy powoduje różne infekcje. Może to być także infekcja przeziębieniowa, przeziębienie to też jest nazwa zwyczajowa, która określa ostre zapalenie błony śluzowej jamy nosa i ostre zapalenie gardła, łagodna infekcja najczęściej mijająca w ciągu tygodnia, ale także wirus grypy poza przeziębieniem i tą zwyczajową grypą może powodować także zapalenie ucha, zapalenie zatok czy zapalenie płuc. Przyjmując szczepienie przeciwko grypie, tak naprawdę zabezpieczamy się też przed przeziębieniami i wszelkimi dolegliwościami wywołanymi też tymi podobnymi do grypy wirusami. Tak, przyjmując szczepienie przeciwko grypie zabezpieczamy się w pewnym zakresie, no bo to nie jest 100% ochrona, ale też nie 0% ochrona przeciwko wszystkim infekcjom, które wywołują te szczepy wirusa grypy, które są zawarte w szczepionce. Nigdy nie zagwarantujemy sobie zupełnej odporności na wszystko, dlatego że wirusów powodujących infekcje dróg oddechowych jest po prostu kilkaset. Mówimy o szczepieniach, a czy są jakieś inne sposoby, takie na co dzień, które możemy stosować, które pozwolą nam wzmocnić odporność zarówno u dorosłych, jak i u dzieci? Tak, i żadnej nie kupi się w aptece. Główne sposoby wspomagania odporności u zdrowych ogólnie osób, czy dzieci, czy dorosłych, no to przede wszystkim jest to odpowiednia ilość wysiłku fizycznego, najlepiej na świeżym powietrzu, ogólne hartowanie się, czyli to spędzanie dużej ilości czasu na dworze, unikanie zatłoczonych pomieszczeń, zgromadzeń ludzkich, no bo po prostu zarażamy się od innych ludzi, a także dbanie o odpowiednią dietę, zdrową dietę i odpowiednie wysypianie się. Tutaj często nie pamiętamy o tym, że dzieci muszą się też wysypiać. Jeżeli dziecko będzie niewyspane, zmęczone, zarywało nocki, wstawało zbyt wcześnie do szkoły, no to wtedy dziecko będzie chorowało częściej. Ważne jest także to, żeby w domu dziecka nie palić, dlatego że palenie papierosów w domu dziecka ma udowodniony związek z większą zapadalnością na infekcje dróg oddechowych. Jeżeli już jesteśmy w grupach ludzkich, czyli w szkole, czy w pracy, czy gdziekolwiek, trzeba pamiętać, że infekcje dróg oddechowych przenoszą się głównie przez ręce. Jeżeli ktoś wyciera nos, czy chusteczki, czy gdziekolwiek to zostawia, trzeba pamiętać, że wszystko przez ręce ląduje na klawiatury, klamki, stoły, myszki, na wszystko. A jeżeli już jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie jest dużo innych osób w sezonie infekcyjnym, warto zadbać o to, żeby mieć na przykład płyn dezynfekujący do rąk. A jeżeli już jesteśmy chorzy i jakimś cudem jesteśmy w pracy na przykład, a nie powinniśmy być, no to należy wszystkie chusteczki od razu wyrzucać, myć po sobie ręce, a najlepiej to już w ogóle wycierać klamki w każdym miejscu, gdzie jest dużo osób i to kilka razy dziennie, co jest po prostu ciężkie do wykonania. Jeśli już nam zdarzy się złapać jakąś infekcję i poczujemy się źle, rzeczywiście pojawią się pierwsze objawy, jak możemy sobie pomóc? Jeżeli ktoś poczuje się chory, powinien przede wszystkim odizolować się od innych zdrowych osób, żeby ich nie zarażać. Do lekarza iść w zasadzie nie musi, jeżeli czuje się dość dobrze, chyba że potrzebuje zwolnienia lekarskie. I skupić się generalnie na walce z objawami. Jeżeli komuś objawy nie dokuczają strasznie, to nic absolutnie nie musi brać. Natomiast jeżeli ma jakieś objawy, z którymi chce walczyć, no to stosujemy leki, w zasadzie wszystkie bez recepty. Jak boli głowa, to na ból głowy, jak boli gardło, na ból gardła. Wszystko jest bez recepty i tych preparatów jest naprawdę wiele. O jakichś naturalnych składnikach możemy powiedzieć, właśnie syrop z cebuli, czy też właśnie jakieś mikstury z cytryną? Generalnie rzecz biorąc, te wszystkie preparaty to jest wpływ na psychikę osoby, która jest chora, bo każdy czuje się lepiej, jeżeli jest chory i coś bierze, bo to się jednoznacznie kojarzy z tym, że coś ze sobą robi.
Natomiast w zasadzie wszystkie te preparaty nie mają udowodnionego działania jakiegokolwiek na zdrowie ludzkie, w związku z czym ja nigdy ich nie zalecam, bo to po prostu jest strata pieniędzy. Ja nie zalecam podawania tranu w jakimkolwiek zakresie. Jeżeli chodzi o witaminę D, no to są preparaty zupełnie inne, jeżeli chodzi o odporność, no nie ma konkretnych danych na to, żeby udowodnić faktycznie, że to ma duży wpływ na odporność ludzką. Najważniejsze są szczepienia, higiena, sen, aktywność, no i unikanie skupień ludzkich. Osoby dorosłe także powinny być szczepione. To są szczepionki zalecane, a więc płatne. I do tych szczepień zaliczamy szczepienie przeciwko grypie raz w roku u każdej osoby dorosłej, szczepienie przeciwko krztuścowi, który jest dosyć częstą chorobą w Polsce, raz na 5 lat, szczepienie też chroni przeciwko tężcowi. Osoby, które mają kontakt z małymi dziećmi, powinny być zaszczepione także przeciwko pneumokokom i meningokokom, jeżeli mają możliwość. Powyżej 60 roku życia, no to zaleca się także wszystkim seniorom szczepienie przeciwko pneumokokom. Okazuje się, że nie trzeba wydawać wiele pieniędzy na drogie preparaty wzmacniające, ani wypełniać apteczek domowych witaminami C. Wystarczy sen, zdrowe odżywianie i codzienna higiena, przede wszystkim także szczepienia, by wzmocnić swój organizm i uodpornić się na wszechobecne wirusy. Serdecznie zapraszam na kolejne Kulisy Zdrowia. Anna Folkman, GS24.